Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko zarobić w grze Assassin's Creed Syndicate i rozwijać swoją postać, tak? Także to jest levelowanie. A więc tak, znajdujemy się dokładnie tutaj, zaraz pokażę Wam na mapie, żebyście mogli dobrze tutaj trafić. No więc co, tutaj przed odkryciem tego miejsca stoi tutaj taki pan miły i do niego sobie zagadujemy. Po prostu jest chwila cutscenki, którą no ja tutaj już oczywiście odegrałem, odkrywając to miejsce, a więc przejdźmy do tego, co tutaj się znajduje. Więc tak, mamy tutaj krąg podziemnych walk, możemy się na nie zapisać. Obecnie jest sugerowany drugi poziom. Cały patron polega na tym, że po prostu startujemy w tych walkach i pokonujemy przeciwników. Wraz z każdą walką wzrasta poziom trudności, chociaż nie jest on zbyt trudny. Jak zresztą zaraz zobaczycie, przeciwnicy są raczej banalni. No, za pokonywanie wszystkich tych rund, oczywiście to nie jest dwóch, tylko później wyskakuje nam ich więcej, będziemy otrzymywać coraz to większe pieniądze za każdą kolejną trudniejszą rundę. Cały proces oczywiście możemy non-stop. O, proszę bardzo, to tutaj jest skończona pierwsza runda. Cały proces oczywiście możemy, no, cały czas bez końca powtarzać, także no, jest to dość skuteczny sposób i szybki na, nie wiem, poćwiczenie może trochę walki i też oczywiście no, zarobienie trochę złota w grze, tak aby można było kupić swoje ulubione przedmioty, zaupgradeować branie i tak dalej. Jak widać, przeciwnicy nie wymagają raczej zbyt dużego wysiłku, aby ich pokonać. Jest to dopiero druga runda, ale tak jak mówiłem, wszystkie cztery nie są zbyt trudne. No tutaj już z kolejną rundą, jak widać, to stawka, którą otrzymujemy, się potroiła. No, przeciwnicy naprawdę szybko zostają pokonani. Sprawna kontra oczywiście tutaj naszego nasiłka załatwia. No tutaj jak widzimy, tutaj nagroda jest już pokaźnie wyższa. No i ostatnia, czwarta runda. Pewne kontry właściwie wygrywają nam wszystkie te walki. No, jak to efektywne finisze, miło popatrzeć. No i to by było na tyle. Cztery rundy wygrane. Jak widzimy tutaj, nagrody otrzymane. Nie było to jakoś zbytnio ciężkie i oczywiście cały proces możemy dowoli powtarzać tutaj w tym miejscu. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika, zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam Was i widzimy się w następnych odcinkach.